Cześć, dzień dobry. Dawno się nie widzieliśmy, nie słyszeliśmy od Mistrzostw Świata. Kolarski kalendarz jednak pędzi i przed nami hiszpańska Vuelta. Ja nazywam się Marek Tyniec i regularnie komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w wyczynowym kolarstwie. Najważniejszym wydarzeniem w wyczynowym kolarstwie przez najbliższe 3 tygodnie będzie właśnie Vuelta Espania. Trzeci wielki tur w sezonie, który już od dłuższego czasu nie jest tym trzecim, nie jest turem pocieszenia, nie jest turem przegranych, nie jest turem walczących o kontrakty. To jest po prostu trzeci wielki tur, który jest celem i okazuje się, że faktycznie jest celem, bo to często jest kontestowane. Przyzwyczailiśmy się właśnie, że na Vuelta jadą zawodnicy jako na cel dodatkowy, że jadą zawodnicy, którzy coś przegrali, muszą sobie coś udowodnić. Będę powtarzał to określenie rok do roku, które gdzieś kilka lat temu przeczytałem, że peloton hiszpańskiej Vuelty to jest piracki statek, gdzie mamy zawodników z łapanki, gdzie mamy zawodników walczących o kontrakty, gdzie mamy zawodników, którzy będą zmieniali drużyny, którzy tutaj chcą jechać, którzy tutaj nie chcą jechać, którzy tutaj wreszcie jechać muszą z powodów finansowych, ambicjonalnych, kontraktowych i różnych innych zobowiązań. Teraz zaczyna to wyglądać trochę inaczej, bo gdy Jonas Vingegaard wygrał Tour de France i zapowiedział, że pojawi się na hiszpańskiej Vuelcie, to pojawił się również komunikat, że ekipa Jumbo-Visma planowała to od początku. Tak to w sumie wygląda i jeśli przeanalizujemy jazdę Vingegaarda na Tour de France, to wygląda to tak, że on tam trochę oszczędzał energię, nie szarpał się wszędzie, gdzie by mógł, nie ścigał się z Pogaczarem wszędzie, gdzie by mógł i z innymi zawodnikami, bo miał w głowie ten wyścig. No i właśnie już tak z grubego C zacząłem od Vingegaarda. To będzie wyścig, gdzie wielu zawodników będzie stało przed bardzo poważnymi wyzwaniami i to ustawia tutaj stawkę naprawdę, naprawdę bardzo wysoko, ponieważ będzie kilku zawodników, którzy będą mieli szansę przejść do historii sportu, przejść do historii kolarstwa, no a takich rzeczy nie dostaje się za darmo i nie oddaje się za darmo. Mamy trzech głównych graczy, z czego dwóch z jednej drużyny. Mamy Jonasa Vingegaarda i Primoża Roglicza. Każdy z nich może wygrać drugi wielki tur w sezonie. Roglicz wygrał Giro, Vingegaard wygrał Tour de France, a ekipa Jumbo-Visma jako pierwsza chce sięgnąć po trzy wielkie tury wygrane w sezonie. Oprócz tego Roglicz może zostać rekordzistą zwycięstw Vuelty. Zapomnijmy trochę o Roberto Herasie. Roglicz może wygrać czwartą Vueltę, co też byłoby rzeczą wyjątkową. No a oprócz tego mamy Remco Evenpoola, który nie obronił tytułu ze startu wspólnego w Mistrzostwach Świata. Jest mistrzem świata w jeździe na czas, więc nadal ma jakąś tęczową koszulkę i jest obrońcą tytułu Remco Evenpool, któremu sezon się nie udał i on faktycznie na tę Vueltę jedzie, by ten sezon poniekąd ratować, by kontynuować swoją karierę na najwyższym poziomie i walczyć o najwyższe cele. No i tutaj konfrontacja z Jumbo-Visma będzie ekscytująca i to jest dla niego gigantyczne, gigantyczne wyzwanie i największa weryfikacja, jaką kiedykolwiek w życiu, w swojej kolarskiej karierze, krótkiej, ale już bardzo, bardzo owocnej, musiał podejmować i to jest ta główna narracja, która towarzyszy nam będzie przez najbliższe 3 tygodnie i miejmy nadzieję, że żadne choroby, żadne kraksy nam tego widowiska nie pokrzyżują, że wszyscy gracze będą od początku w bardzo wysokiej formie. A dlaczego muszą być w bardzo wysokiej formie? Muszą być w bardzo wysokiej formie, ponieważ ja z kolei muszę teraz Wam powiedzieć parę słów o trasie. Trasa jest ciekawa, zaczynamy w Barcelonie od czasówki drużynowej, krótkiej, niespełna 15 km, no ale tutaj rywalizacja Jumbo-Visma, która jeździ dobrze na czas, wszyscy w zasadzie tam jeżdżą dobrze na czas, z Quickstepem, który też bardzo dobrze ma tradycję znakomitych czasówek. To będzie bardzo prestiżowa rywalizacja, ale słuchajcie, już trzeciego dnia mamy etap do Andory. Mamy dwa podjazdy około 2000 metrów, na wysokości około 2000 metrów. Mamy finisz na podjeździe na dużej wysokości. To wszystko na dość krótkim etapie, 160 km.
To oznacza, że trzeba być w wysokiej dyspozycji od samego startu. Co więcej, potem na szóstym etapie mamy również metę na podjeździe w obserwatorium Havalambre. Na ósmym etapie mamy ciężki podjazd, co prawda nie prowadzi do mety, prowadzi zjazd, ale to jest taka wirtualna meta na podjeździe na Chore di Cati, znany podjazd wymagający, selektywny. I dziewiąty etap Caravasa de la Cruz. W związku z tym już w pierwszej części wyścigu przed pierwszym dniem przerwy mamy cztery etapy z metami na podjazdach, a oprócz tego pomiędzy nimi sporo gór. Następnie po dniu przerwy na etapie 10 mamy 25-kilometrową płaską, praktycznie płaską jak stół, czasówkę i to również będzie bardzo ciekawy pojedynek. Mam nadzieję, że do tego momentu Evenepoel dojedzie i Evenepoel zmierzy się z Rogliczem i zmierzy się z Vingegaardem. Mamy obrońcę tytułu, który równocześnie jest mistrzem świata w jeździe na czas, który na tychże mistrzostwach świata w jeździe na czas pokonał znakomitych, genialnych czasowców. Tegoroczne mistrzostwa świata w jeździe na czas w Glasgow, naprawdę to była to był kosmos, jeśli chodzi o poziom sportowy, o zawodników, którzy tam zajmowali miejsca w pierwszej dwudziestce. Evenepoel ma również doświadczenie na Giro, gdzie no, na otwierającej wyścig czasówce absolutnie zdemolował rywali, więc ta konfrontacja z Rogliczem, mistrzem olimpijskim na czas, z Vingegaardem, który no, rozwalił rywali podczas czasówki na Tour de France, będzie ekscytująca. Tylko pamiętajmy, że ta czasówka na Tour de France była de facto górska. Tutaj będziemy mieli próbę płaską i w perspektywie narracji długoterminowej wielu wyścigów, które mamy przed sobą, to rywalizacja Evenepoela z Rogliczem i przede wszystkim z Vingegaardem na tej czasówce, to może być highlight tego wyścigu i na to czekam z niecierpliwością. Następnie etap 11, La Laguna Negra, ścianka do mety. Etap 13, królewski, prawie jeden z dwóch królewskich, jeden z trzech królewskich. Pireneje, 135 km, 4000 metrów przewyższenia i finisz na Tourmalet. Drugi w tym roku po finiszu Tourmalet podczas kobiecego Tour de France. Etap 14, strome podjazdy po drodze do mety, wspinaczka, ale stosunkowo łatwa, więc pewnie uciekinierzy. Etap 16 to krótka ścianka do mety, być może też uciekinierzy. No i etap 17 to kolejny kluczowy etap w Asturia, no i meta na słynnym podjeździe, monstrum, podjeździe mordercy, podjeździe gargantuicznym, czyli ekstremalnie stromym Angliru. Etap 18, nadal kolarze będą w Asturii, dużo podjazdów, ale już nie tak ekstremalnych jak Angliru, ale Asturia często jest właśnie selektywna i dostarcza emocji. No i etap 20, co prawda bez finiszu na podjeździe, ale tradycyjny etap w górach wokół Madrytu. Te etapy często bardzo dużo podjazdów, te etapy są często no, nerwowe, trudne do kontrolowania, wszyscy są już zmęczeni, więc no, zapowiada się ciekawie, no ale ważne jest to, że znów mamy chwilkę oddechu taką przed końcem, to znaczy jeszcze ten 19 etap, 18 trudno powiedzieć, czy będzie taki kluczowy, więc no, z dużym prawdopodobieństwem wszystko powinno rozegrać się do 17 etapu na Angliru. W związku z tym trzeba być w formie raczej wcześniej niż raczej później, jak na tegorocznym Giro d'Italia, co też będzie wpływało na przebieg rywalizacji. Wymieniłem trzech faworytów, trzy główne postaci, no i tak w zasadzie to wygląda, ponieważ no, reszta kolarzy, reszta drużyn teoretycznie powinna być tłem, chociaż właśnie na Vuelcie różnie to bywa. No, mamy przede wszystkim Ayuso, który to może być next big thing w ekipie Emiratów, to on może zastąpić Pogacara, zobaczymy. Mamy Almeidę, mamy Tomasa, mamy wracającego po kontuzji Enrika Massa. Lista startowa, jeśli popatrzeć na Pro Cycling Stats, ma nieznacznie lepszą jakość, nieznacznie więcej zdobytych punktów niż lista startowa Giro d'Italia. Natomiast z dużym prawdopodobieństwem będziemy oglądali wyścig
tych trzech największych nazwisk, może dołączy do nich Ayuso, a kolejni zawodnicy to są ci, na których będziemy czekali na ich przełom. I to może być dla wielu kolarzy, Vuelta przełomu. Mamy wielu młodych zawodników, no jest Lenny Martinez, syn Miguela Martineza, duży talent, jest Keanu Itebrex z Bory, też anonsowany jako gigantyczny talent. Jest wreszcie wspomniany Ayuso, którego również trenuje Inigo San Milan, czyli ten sam trener, który prowadzi Pogacara, i Ayuso prowadzi w zasadzie od początku kariery. Jeśli chodzi o sprinterów, no to nie mają oni tutaj zbyt wielu szans. Teoretycznie 6, ale realnie pewnie mniej, bo pewnie będzie trochę ścigania na wietrze, pewnie będzie więcej ucieczek, jak to na Vuelcie. Jest Kokar, jest Caden Groves, jest Molano, jest Edward Towns, jest Dainese. No, jakby zobaczymy, co tutaj. Ale no, inaczej, Vuelty raczej się nie ogląda. Vuelty raczej się nie ogląda dla sprinterów. Zobaczymy, co zrobi Mikel Landa w klasyfikacji generalnej. Zobaczymy, co zrobi Caruso. Jeśli chodzi o ekipę Ineosu, no to Geraint Thomas zapowiada raczej walkę o podium niż o zwycięstwo. Zobaczymy, co pokaże nam Timen Arensman, zobaczymy, jak odnajdzie się Hugh Carty, który nie może powrócić do bardzo wysokiej dyspozycji, a stał przecież na podium Vuelty. Zobaczymy, jak drugi wielki tur w sezonie pojedzie Eddie Dunbar. Więc, moi drodzy, wygląda to naprawdę fajnie, ale z Vueltą powiedziałem, zacząłem od tego, że Vuelta jakby ma wyższą pozycję niż miała w latach poprzednich. Natomiast realnie rzecz ujmując, jakkolwiek Vuelta by nie była ekscytująca, jakkolwiek nie byłaby fajna, to wszyscy już jesteśmy trochę zmęczeni. Taka prawda. Wszyscy jesteśmy trochę zmęczeni. Zmęczeni są kolarze, zmęczeni są komentatorzy, zmęczone są ekipy, obsługa i tak dalej, i tak dalej. Stąd też mimo naprawdę dużych wyzwań, z którymi mierzą się najlepsi zawodnicy, zarówno fizycznych, jeśli chodzi o trasę, jak i tych mentalnych, jeśli chodzi o zniesienie presji, bicia rekordów, przechodzenia do historii, to o tej Vuelcie, jak to zazwyczaj o Vuelcie, jest nieco ciszej niż o Giro, na które czekamy, bo jest pierwszym wielkim turem, jak przed Tour de France, który po prostu jest największym wydarzeniem, jak przed klasykami. Z tego samego powodu trochę cierpi Giro di Lombardia co roku, która jest monumentem, ale tym ostatnim. Tym bardziej, że w tym roku to oczekiwanie na Vueltę, między Tourem a Vueltą, no zdecydowanie zakłóciły Mistrzostwa Świata w Glasgow. Te multimistrzostwa, które trwały 2 tygodnie, które no, przyniosły wiele znakomitych wrażeń. Pamiętajmy też, że był kobiecy Tour de France, gdzie emocjonowaliśmy się nie tylko rywalizacją o zwycięstwo, ale znakomitą jazdą Katarzy Niewiadomej. To wszystko powoduje, że no, nie było kiedy tak naprawdę złapać oddechu. Pamiętajmy też, że toczy się Tour de l'Avenir, gdzie było troszkę hypu na pierwszych płaskich etapach związanych z dobrą jazdą polskich kolarzy. Ale właśnie a propos Tour de l'Avenir, no to tutaj wielu kolarzy, z którymi tutaj właśnie albo będziemy obserwowali jako jadących, walczących o czołowe pozycje, jak Ayuso, ale też tych, którzy czekają na swój przełom, spora część peletonu mogłaby jechać w Tour de l'Avenir, czyli najważniejszy wyścig do lat 23, młodzieżowy Tour de France, jak się zwykło o nim mówić, a oni już są po tej dorosłej stronie kolarstwa i jadą w hiszpańskiej Vuelcie, a nie w Tour de l'Avenir. To jest bardzo ciekawą obserwacją, którą znalazłem na niezastąpionym blogu The Inner Ring, więc nie będę sobie sam przypisywał tej obserwacji, po prostu to przeczytałem, ale dzielę się tym z wami, bo myślę, że ta uwaga jest ważna, bo no właśnie te wielkie gwiazdy anonsowane jako gigantyczne talenty, jak Eite Broxon ma 20 lat,
Lenny Martinez ma 20 lat, Ayuso podobnie będzie miał 21 urodziny 16 września. Zatem, no a sam Remko również jest młody, będzie miał lat 23,5. On jest ze stycznia z kolei, więc w przyszłym roku lat 24. Zatem to wszystko wygląda naprawdę fajnie. Ale właśnie, no z Vuelty nie ma aż tylu materiałów, co z innych wielkich turów. Wciąż, mimo że no, zapowiada się znakomita rywalizacja. Wrócę jeszcze do tego pojedynku, czy do rywalizacji Evenpoola z Vingegaardem i Rogliczem. Tutaj warto wspomnieć o tym, że pojawiają się pogłoski o tym, że Roglic będzie zmieniał ekipę mimo kontraktu, który ma, że ten kontrakt może zostać wykupiony, rozwiązany nieco wcześniej, że on może przejdzie do ekipy Treka, że może przejdzie do Ineosu, zobaczymy. Jakkolwiek ekipa Jumbo-Visma nie forsowałaby swojego wizerunku jako fajnej ekipy z rodzinną atmosferą, w momencie kiedy dochodzi kwestia przechodzenia do historii, jakkolwiek miłym gościem nie byłby Roglic, jakkolwiek miłym gościem nie byłby Vingegaard, przynajmniej tak można ich odbierać, no to gdzieś tam ego w pewnym momencie zacznie dochodzić do głosu. No i obserwowanie tej rywalizacji wewnątrz drużyny Jumbo-Visma też będzie bardzo ciekawe. A dla Remco, powtórzę jeszcze raz, dla Remco Evenpoola to jest największe wyzwanie, z jakim mierzył się kiedykolwiek. Remco, który na treningach podobno prezentuje znakomitą dyspozycję. Pamiętajmy, że z Giro wycofał się w związku z chorobą, w związku z COVID-em, jego performance tak naprawdę spadał już po kilku dniach, po tej imponującej czasówce, potem było tylko gorzej, ostatecznie się wycofał. Remco musi tutaj sięgnąć swoich wyżyn, musi pojechać dużo, dużo lepiej niż w zeszłym roku, gdy wygrywał Vuelte, musi pojechać jedną z najlepszych czasówek w życiu, aby zarówno drużynowych, dzięki pomocy kolegów z drużyny, jak i indywidualnych, żeby zyskać nad Vingegaardem, a w górach musi pojechać najszybciej, jak kiedykolwiek jeździł szybciej niż na Katalonii, gdy ścigał się z Rogliczem, szybciej niż na treningach i zdecydowanie szybciej niż na zeszłorocznej Vuelcie, tym bardziej, że tutaj mamy całe spektrum podjazdów, na których Remco będzie musiał się wycofać, wykazać, nie wycofać. Miejmy nadzieję właśnie, że się nie wycofa, bo są podjazdy jak to na Vuelcie, krótkie, strome, dłuższe, strome, są też etapy na dużej wysokości z długimi podjazdami, jest Tourmalet, więc będzie się mierzył zarówno z charakterystycznymi wyzwaniami dla Vuelty, czyli z koniecznością pokonywania stromizn, które rozrywają mięśnie, jak i będzie się mierzył z legendami, będzie się mierzył z Tourmalet, będzie się mierzył z Angliru, no i to jest dla niego wielki, wielki test, który też swoją drogą może obniżyć lub podnieść jego wartość rynkową, bo w tle będą cały czas te spekulacje na temat przyszłości Evenpoola i tego, w której drużynie będzie jeździł w przyszłym roku. Także moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o materiały, które będę dla Was przygotowywał. To myślę, że formuła się sprawdziła, czyli zapowiedzi / podsumowania na Facebooku, troszkę spamowania na Twitterze, a także wieczorne shorty. Dziękuję Wam pięknie za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!